Gdyby ktoś Was spytał, jaką wielkość ma komórka, to prawdopodobnie odpowiedzielibyście, że komórka jest bardzo mała, że białka, które ją tworzą, też są bardzo małe, wirusy też bardzo małe, a cząsteczki i atomy to już w ogóle malutkie. I w zasadzie to mielibyście rację. Żadna z tych struktur nie jest widoczna dla nas gołym okiem. Ale gdybyśmy zaczęli się im przyglądać w laboratorium, okazałoby się, że mimo, że z naszej ludzkiej perspektywy one wszystkie są po prostu małe, to one między sobą znacznie różnią się rozmiarami. To tak jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić Układ Słoneczny. Układ Słoneczny jest ogromny, co do tego nie ma wątpliwości. Ale nasza galaktyka, ona jest jeszcze większa. A gromada galaktyk? Ogromna. A więc te wszystkie rzeczy są naprawdę bardzo duże, ale nie ma wątpliwości, że pomiędzy sobą znacznie się różnią rozmiarami. Wróćmy na Ziemię do naszych komórek i cząsteczek. Naszym pierwszym poziomem wielkości będą atomy i proste związki chemiczne. Powiem o nich na przykładzie wody. Cząsteczka wody jest złożona z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Narysowana jest tutaj i taka cząsteczka ma średnicę około 0,27 nanometra. Ile to jest nanometr? Nanometr to 1 miliardowa część metra. Duże, prawda? Taką wielkość trudno jest sobie wyobrazić, więc możemy powiedzieć też, że to jest milionowa część milimetra. Czyli jeśli wzięlibyście linijkę i tą najmniejszą podziałkę podzielilibyście na milion części, to właśnie o tą wielkość chodzi. Cząsteczkami z tego poziomu wielkości zazwyczaj zajmujemy się na lekcjach chemii. Dobrze, ale przejdźmy na poziom drugi. Białka. Białko, które jest narysowane tutaj, nazywa się hemoglobina. To jest takie białko, którego jest bardzo dużo w naszym organizmie. Ono znajduje się w czerwonych krwinkach w naszej krwi i odpowiada za wiązanie tlenu. Mówiąc wprost, pozwala nam oddychać. To ono też nadaje czerwonym krwinkom ich charakterystyczny kolor. No dobrze. Taka hemoglobina ma średnicę około 5 nanometrów. To już zdecydowanie więcej niż woda. Gdybyśmy chcieli w tej samej skali co hemoglobinę narysować tutaj wodę, ona byłaby naprawdę malutka. Zaraz zresztą to zrobię. Cząsteczka wody byłaby mniej więcej tej wielkości. Przejdźmy teraz na trzeci poziom, wirusy. Wirusy są generalnie trochę większe. W tym przypadku narysowałam wirus HIV, który powoduje chorobę zwaną AIDS. Pewnie o niej słyszeliście. Ten wirus wnika do pewnych komórek układu odpornościowego u człowieka i sprawia, że ten układ, upraszczając, powoli przestaje działać. I przez to taka zarażona osoba jest ogromnie podatna na różne choroby. Wirus HIV jest jednym z większych wirusów i ma średnicę około 120 nanometrów. Znowu, gdybyśmy chcieli narysować w tej samej skali co tego wirusa cząsteczkę hemoglobiny, wyglądałaby ona mniej więcej tak. No, naprawdę malutka. Tutaj cząsteczki wody już byśmy nie zobaczyli. Mam nadzieję, że już widać, że to są naprawdę różne wielkości. Dobra, przejdźmy do gwiazd naszego dzisiejszego programu, czyli komórek. O ile wcześniej używaliśmy jednostek wielkości nanometrów, czyli miliardowych metra, to komórki zazwyczaj mierzymy w mikrometrach, czyli milionowych metrach. Komórka, którą tutaj widzicie, to limfocyt T. To są dokładnie te komórki układu odpornościowego, które atakuje wirus HIV. Wirus HIV wnika do części z tych komórek i wykorzystuje je do namnażania się. A później, kiedy jest już go wiele, zaczyna pączkować i opuszcza komórkę. Na tym powiększeniu tutaj, to jest właśnie powierzchnia tego limfocytu, niebieska, z żółtym pączkującym wirusem. Kolory są oczywiście sztuczne, ale możecie zobaczyć, jaka jest różnica w wielkościach. No i znowu, gdybyśmy chcieli tutaj narysować hemoglobinę,
no to możecie sobie wyobrazić, że jej absolutnie nie będzie widać. O cząsteczce wody już w ogóle nie będę wspominać. Innym typem komórek są czerwone krwinki, tutaj widoczne na zdjęciu. To swoją drogą jest prawdziwe zdjęcie, koloryzowane, ale naprawdę te komórki tak wyglądają. Ta czerwona komórka to czerwona krwinka. To białe to jest właśnie nasz limfocyt, a ten taki glut po środku to jest płytka krwi. Czerwona krwinka ma średnicę od 6 do 8 mikrometrów. Jak mówiłam, mikrometr to jest milionowa część metra, a więc mikrometr jest 1000 razy większy od nanometra. No i teraz, czerwone krwinki są wypełnione hemoglobiną, czyli tym naszym białkiem. O, tutaj w środku są napakowane. I uważajcie, w takiej jednej komórce jest około 280 milionów cząsteczek hemoglobiny. Dużo, prawda? To jest niesamowita ilość. Komórki są naprawdę bardzo małe, ale w porównaniu do białek, no to one są po prostu mikrokosmosami, można tak powiedzieć. Gdybyśmy chcieli narysować ludzki włos takiej samej skali jak nasze czerwone krwinki, to byłby on taki. No, też całkiem spory. No i teraz sobie wyobraźcie, że komórki są naprawdę takie małe. Zachęcam, weźcie jeden włos, przyjrzyjcie się mu i spróbujcie sobie wyobrazić, że czerwone krwinki są jeszcze mniejsze. A w każdej z tych komórek są miliony białek. To są naprawdę mikroświaty. Z tą myślą Was zostawię. Cześć!